Witam serdecznie na kanale mojej edycji. Dzisiaj zapraszam Was do odpakowania tej oto przesyłki, w której znajduje się nowy scyzoryk. Tak trochę powiedzmy dla odmiany. Chociaż jakiś czas temu, był scyzoryk od Pokera, ale tutaj jest tak powiem powrót do tradycji. Jest tutaj scyzoryk od Victorinoxa. Widzę, że już częściowo odpakowany. Zostałem chyba tutaj wyręczony przez firmę kurierską. Od Victorinoxa. Z tego czasu wiem, że jeden z widzów w którymś komentarzu pod filmem zapytał, czy będę recenzował inne scyzoryki. To ma było przy okazji recenzji modelu Tinker. No, stwierdziłem wtedy, się dobrze pamiętam, że nie widzę większego sensu w recenzowaniu takich, tak powiem, bardzo podobnych modeli, których różnica jest rzędu kilku narzędzi. No ale są też oczywiście inne modele, nie te standardowe 91 mm. Są też i większe. No i takim większym modelem jest ten, który tutaj się znajduje. A jest to konkretnie, to jak widzicie, model Ranger Grip 78. Czyli całkiem sporych rozmiarów scyzoryk od Victorinoxa. Tutaj szybkie porównanie, akurat mam pod ręką Denko AD20,5. No i jak widać, jest to większy scyzoryk, jeśli chodzi o Victorinoxa. Pudełko widzę, że tutaj się dobrze nie obchodzili z nim za bardzo. Sprawdźmy sobie szybko jeszcze do instrukcji, choć z tego co widzę jest ona raczej standardowa, ale aha, tu jest informacja, no może nie jest o tyle standardowa, jest o tyle niestandardowa, że mamy tu informację o blokadzie, ponieważ ten scyzoryk posiada blokadę i tutaj jak sobie smarować, czyścić, konserwować i dbać to w porządku. Przejdźmy do samego Victorinoxa, więc tak, przede wszystkim mamy tutaj ostrze otwierane jedną ręką z otworem, jest tutaj trochę widzę oleju, ale to świadczy o dobrej konserwacji. I teraz tak, mamy tutaj oczywiście blokadę, blokada jest to liner lock, z tym, że nie obsługujemy go wciskając palec gdzieś tutaj próbując zwolnić blokadę, tylko naciskamy logo Victorinoxa i wtedy jak widzicie blokada nam się zwalnia i możemy sobie głownie złożyć. Co mamy tutaj jeszcze? Mamy tak, standardowe narzędzie Victorinoxa, czyli płaski śrubokręt, otwieracz do kapsli i tutaj do ściągania izolacji z kabli. Tutaj muszę przyznać, że przyzwyczajony do standardowych Victorinoxów, te narzędzia tutaj są po prostu ogromne. Tak jak i sam scyzoryk jest dosyć duży, znaczy dosyć duży, jest po prostu duży. Tutaj drugie standardowe narzędzie, czyli płaski śrubokręt z trochę węższą końcówką, otwieracz do puszek. I co my tu jeszcze mamy? I tu jeszcze, teraz jak się wyciąga chyba z tej strony, o jest. Jest też konkretnych rozmiarów piła do drewna. Szkoda tylko, że nie jest blokowana. To by tutaj. Ale zobaczymy też przy testach. Chociaż moje pierwsze właśnie takie spostrzeżenie, że szkoda, że ona nie jest blokowana. Z drugiej strony w modelu 78 mamy śrubokręt krzyżakowy. Jest otwórna. Nie ma tutaj akurat tych dużych otworu na szpileczkę. A szkoda, przydałaby się. No ale jest konkretnych rozmiarów też śrubokręt krzyżakowy. Jest też wersja z korkociągiem w tym miejscu. Z tego co pamiętam jest to model 70 Ranger Grip 79. No i oczywiście mamy też standardowo pensetę. Z tego co widzę będzie tych samych rozmiarów co w standardowym Victorinoxie, ale porównam sobie. No i oczywiście wykałaczkę też tutaj mamy. Czy to już wszystko? Z tego co widzę, tak, to jeśli chodzi o narzędzia. A nie, przepraszam jeszcze, o tu. Nie lubię tego. Jest jeszcze szydło. Szydło, przebijak. No tutaj zastosowań do tego jest sporo, do tego narzędzia.
I teraz już chyba będzie to wszystko. Jeszcze tak sobie sprawdzam. Piła, te dwa standardowe, ostrze, wykałaczka. Dobra, wszystko chyba jest. Okej, to by było na tyle, jeśli chodzi o odpakowanie. A, i jeszcze test ostrości, no bo oczywiście zapomniałem, ale już mam karteczka przygotowana. Sprawdźmy. Ostrość, no jest bardzo dobrze. Jak tu u Victorinoxa, może stal, jaki używają przy swoich produktach, nie jest jakoś wybitna pod względem trzymania ostrości, ale jeśli chodzi o ostrzenie fabryczne, to tutaj żadnych zastrzeżeń mieć nie mogę. Oczywiście za jakiś czas pojawi się recenzja tego noża, scyzoryka, multitoola. No ciężko tutaj to sklasyfikować. Myślę, że każde z tych określeń będzie do niego w mniejszym, większym stopniu pasowało. Przypomnę, Victorinox Ranger Grip model 78. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam do komentowania, do subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i oczywiście do usłyszenia.